jestem wdzięczna. Wam wszystkim za przybycie. Ja wspieram takie inicjatywy. Moja ścieżka serca 45 lat na tej ziemi, w tej chwili, w tym wcieleniu. Także mam dużo doświadczeń do podzielenia się. I tak jak Jasia powiedziała, ścieżka serca, to jest moja ścieżka. Jest lekka, łatwa i przyjemna. A ludzie kombinują, narobią się, na różne cudują i zapominają, że każdy krok na ziemi jest duchowy. I ja to będę miała przyjemność być 22, tak, bo już tutaj Joanna poprosiła, żeby być z sobą i z tym, co prezentuję. Ale moje prezenty i dary, jakie tu z mężem przynieśliśmy, są adekwatne do tego, co ma się dziać. Jestem pewna, że kryształowy dom to takie miejsce, gdzie ludzie, którzy będą tu przychodzić, będą otwierali swój dzwon serca. Kryształy serca, to jest ważne, żeby otworzyć kryształ serca, żeby tu buchało. I na ten symboliczny kryształowy dzwoneczek, tobie kochana, przyniosłam, ale też wadka wypadła. W większości to jest tak, tak? A tu ma każde działanie na ścieżce serca, to ma być bijący dzwon. Czyli tu, Joanno, bardzo proszę. A drugi, żeby tu było miękkie lądowanie, żeby pupem było miękko. Też się na pewno przyda. Serdecznie dziękuję. Gratuluję ci, kochana, żeś takie przedsięwzięcie widziała. Dlatego czuję to i będę cię wspierać na pewno. A ja teraz zapraszam wszystkich na szampan.